Cześć, z strony Kator, to jest kolejny gameplay z gry Mass Effect Andromeda. W dzisiejszym odcinku chciałbym dalej zwiedzać planetę Eos, może tutaj kontynuować jeden z questów fabularnych, no zaraz się zobaczy, gdyż ogólnie tutaj jest taka budowla zbudowana przez antyczną rasę, no i właśnie musimy tutaj aktywować ten monument, jak to się nazywa, już teraz zapomniałem. To jest tak jakby kontynuacja rozpoczętego tutaj questu fabularnego. No więc tak, muszę aktywować tą tutaj konsolę, lecz żeby to zrobić, muszę znaleźć glify. Zrobię to na szybko i zaraz pójdę jeździć po planetach i coś tam robić innego. Tylko jak się tam dostać? Na szczęście w tym pomocny jest nasz plecaczek odrzutowy. Ogólnie jak widać jest tutaj promieniowanie. W pewnych strefach tego promieniowania nie ma, natomiast w innych strefach to promieniowanie jest i trzeba uważać, żeby nie zginąć. Właśnie jazda w tym naszym pojeździe, w Nomadzie, niweluje to promieniowanie. Ale trzeba uważać. Dobra, glify pozyskane, więc teraz mogę uruchomić konsolę. Aha. No właśnie, bo tutaj to wszystko to jest technologia tak zwanych porzuconych. Jest to rasa, która kiedyś na tych planetach, w tej Andromedzie żyła, ale widocznie jej teraz tutaj nie ma. Tą technologię chcą również pozyskać... O kurde, całe promieniowanie mnie tam coś ruszyło, nie wiem czemu. A co się stanie, jak ja tam zeskoczę? Mam takie dziwne wrażenie, że zginę czy coś. Albo wsiądę do Nomada... I wtedy sobie tam pojedziemy, bo tam jest chyba jakiś obóz ketów czy coś. No i te właśnie źli kosmici ketowie, czy keci, nie wiem jak to się w sumie, jak ich tam nazywać. Oni chcą właśnie tą technologię pozyskać. Nie wiadomo po co im to potrzebne, ale przez to tak jakby mają z nami spory. Już od razu przylecieliśmy tutaj właśnie jako koloniści do Nowej Galaktyki i od razu jakaś wroga rasa zaczęła się nas czepiać. O, widzę, że tutaj jest chyba aluminium dużo. Dobra, pozyskałem 15 aluminium. No jest tutaj też zbieractwo właśnie w tej grze. O, tutaj coś jest. Okazja do walki. Oczywiście jest to ponownie gameplay z wersji próbnej. Korzystając właśnie z okazji, że jeszcze mi się nie skończyła, to postanowiłem... Wow! Postanowiłem jeszcze coś nagrać. No i tak, słuchajcie, to oczywiście, nie mówiłem o tym w poprzednim odcinku, ale to jest właśnie tylko jedna z tutaj dostępnych planet, w sensie, no bo tutaj się odbywa ten... Gdyż na tej planecie jest właśnie nasz quest fabularny obecny. Ale możemy tutaj podróżować międzygwiezdnie, możemy do różnych gromad się... możemy latać do różnych gromad, możemy... Na przykład... O, tutaj jest dużo surowców, możemy latać na inne planety, no jakoś jest to wczesna wersja, to dużo jest tutaj akurat zablokowane jeszcze. Ale możemy latać do innych gromad, szukać planet, na których są surowce, wystrzeliwać tam sondy i tak dalej. Ło, tu jakieś duże promieniowanie jest. Ej, ja spadam stąd, nie mogę, słuchajcie, jest za duże promieniowanie tutaj w tym obszarze. No, teraz promieniowanie jest normalne. Są różne planety, które będziemy mogli w przyszłości osiedlić. To jest akurat taka pustynna, ale z tego co wiem, są też jakieś, wiadomo, jakieś zalesione planety, górzyste.
No przeróżne tutaj są, no ale mówię, ta wczesna wersja to jest dość ograniczona. Gdzie ja tutaj w ogóle jestem? Luknijmy sobie na mapkę. A, tajemniczy projekt. Przeskanuj projekt badawczy. No, zaraz sobie tam wrócimy. Może przydałoby się na statek wejść dzisiaj i pokazać mój statek, czyli Tempest. A to co? Jakieś ustrojstwo? Aha, no dobra. Tędy nie wjadę nomadem. Tutaj jest placówka właśnie Andromedy. Znaczy się pracowników tej inicjatywy, grupy badawczej inicjatywy Andromeda. Aha, czyli koniec questa. No bo musimy tutaj właśnie wykonywać questy przy różne aktywności poboczne, żeby sprawić, żeby ta planeta nadawała się do przeżycia, do skolonizowania. Ta planeta, jak i również cała galaktyka, na tym polega nasze zadanie. Może użyję szybkiej podróży, żeby dostać się na statek. Mój własny statek kosmiczny, czyli tak zwany Tempest. Czyli taka nowa Normandia, tak jakby. O, to jest mój statek kosmiczny, wejdźmy sobie na niego, zobaczmy co tam jest. Wróć na Tempest. Okej, wracamy. No już jestem na mostku. No i tutaj na całe szczęście jestem kapitanem, więc ja tu rządzę na tym statku. Możemy go sobie zwiedzić. No. Mogę w sumie jeszcze właśnie pokazać ten statek, co tutaj, gdzie się znajduje. Bo uważam, że projekt statku jest fajny. Zresztą bardzo, bardzo lubiłem Normandię w poprzednich Mass Effectach, ten jej projekt. Ten tutaj statek wygląda zupełnie inaczej niż Normandia. Ale ma sporo podobnych, tak jakby, miejscówek. You're not Harry. The blue give it away? Habitat 7 was a little more... No, jakaś medyczka Asari. He decided to spend his retirement years on the Hyperion looking after your sister. Happy to have you, Dr. Tapiro. I'll do my best. Now, hold still. Ow! Sorry. I remember you having a gentler touch. Still trying to get my bearings. Thought I'd be waking up colonists. I couldn't be in better hands. I just stabbed you. Dobra, ten dialog to chyba prowadzi donikąd. Patrz, jakiś dialog poboczny. Bla, 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 bla. Okej. No więc tutaj jest jakiś szpital czy coś. Tutaj kwatery załogi. A gdzie jest... A, tu jest garaż, okej. Tutaj gdzieś jest ta maszynownia. Ale gdzie jest moja kwatera? O, tu jest moja kwatera. Kwatera kapitańska. Stąd mam piękny widok. Łóżko. Biurko. Model rakiety SpaceX? A tego nie widziałem wcześniej. Ja pierdzielę, SpaceX. Kto by pomyślał, że znajdzie się taki easter egg w tej grze? Ciekawe, bardzo ciekawe. No, możemy sobie jakieś stroje dostosować. A założę sobie kurteczkę. Niech będzie. Dobra,
Korzystając z okazji, że jestem na statku, to chciałbym odbyć jakąś podróż kosmiczną. Może, żeby zbadać jakieś inne planety czy coś. Mapa galaktyki. Teraz jestem na tej planecie Ios. Mógłbym znowu na niej wylądować. Lecz ja się cofnę. Tutaj. Teraz mam widok całej gromady. Układu słonecznego takiego. No i nie wiem, na jaką by tutaj planetę polecieć. Niech będzie... O, ta planeta. Nanook. Trochę ta animacja tego właśnie lotu na tą planetę jest może i zbyt długa, bo tutaj jest mnóstwo tego typu gromad, tego typu układów i zwiedzić te wszystkie planety, to naprawdę ta animacja się już może zapewne znudzić, bo trochę ona zajmuje. A, niestety tu nic nie ma. Są planety, na które polecimy i na przykład są tam jakieś surowce, które możemy, skanujemy coś na przykład skanerem, odnajdujemy albo surowce, albo jakiś, nie wiem, jakoś satelitę, z którym możemy dane zebrać. Różnie to bywa, to wszystko zależy. No tutaj lecimy, ja nie wiem czemu jest to takie przybliżenie najpierw na tą planetę, super. Teraz to się oddali i dopiero teraz będziemy mogli to skanować. Trochę nie rozumiem tej mechaniki, ale już niech będzie. O, tu też nic nie ma. Dobra, to lecimy do innej galaktyki. Nie do innej galaktyki, tylko do jakiejś innej gromady. Ericsson, Pfeiffer i Zenki. Na Zenki jest Nexus, czyli taka stacja, na której to właśnie koloniści... Tak jakby będą wybudzani, czy coś takiego. Trochę to przypomina Cytadelę z poprzednich Mass Effectów. Nie wiem, może tam polecimy sobie zaraz. No dobra, polećmy na tego Nexusa. Żeby pokazać wam tą stację. Oczywiście mamy tutaj, zarówno jak w poprzednich częściach, questy główne, ale też questy poboczne. Między innymi tutaj jest jeden z takich questów... O, to jest właśnie Nexus. Dobra, teraz sobie tutaj zadokuję. Mamy questy poboczne. W tej wczesnej wersji jest taki jeden quest, który zaczynamy właśnie na tym Nexusie. Później musimy polecieć na Ios. I tam bardziej ten quest zbadać, pewną sprawę, bo to sprawa kryminalna. Następnie wrócić na ten Nexus, żeby ten quest dokończyć. Takie więc są takie, te questy są między tak jakby planetarne, coś w tym stylu, że tak to nazwę. O, jak widzicie, bardzo ładnie to wygląda. No przypomina to strasznie tą Cytadelę. Lecz Cytadela to nie jest, to ma trochę inną funkcję. Okej, wylądowałem. Więc pora się stąd wydostać. No i to jest właśnie Nexus. Bardzo urokliwa stacja. Są tu handlarze. Też właśnie jakieś questy. Ogólnie tutaj się prawie też nasza przygoda zaczyna. Tutaj dostajemy statek, który możemy latać dalej. W galaktykę. Gdzie by tutaj się udać? Centrum operacyjne, dział kriogeniki, czy pokład mieszkalny? No zobaczmy ten pokład mieszkalny, nie pamiętam, czy ja w ogóle w nim byłem, czy nie? A, to jest ten pokład mieszkalny. No mówię, to wczesna wersja, więc zapewne wiele rzeczy jest tutaj jak na razie okrojonych. Ale tutaj jest jakaś wściekła kobieta. Spróbuję z nią pogadać. You, Pathfinder. I have a word or two for you. Is there a problem?
O, widzicie, i o tej właśnie animacji postaci mówiłem w poprzednim odcinku, narzekałem. Niby ona rozmawia ze mną, ona się w ogóle na mnie nie patrzy. Jakieś takie sztywne animacje ma, jakby była jakimś manekinem. Jej twarz zero emocji. W ogóle ta twarz jest zrobiona, jakby była robiona przez jakiegoś totalnego amatora. No, nie słuchaj mnie, bo się skupiłem na gadaniu. Wybiorę więc byle jaką odpowiedź. I ogólnie te dialogi wyglądają tu dziwnie. No, czemu ta kamera się tak dziwnie jakoś ustawiła? No, no mówię, te dialogi, te animacje, mimika postaci, to w tej grze leży. Aż jestem zadziwiony, że to jest gra AAA, czyli gra z gigantycznym budżetem, robiona przez firmę, która ma ogromne doświadczenie w tworzeniu gier, czyli BioWare, wspierana przez ogromnego wydawcy, jakim jest EA, Electronic Arts. A potrafią w niej być takie głupie babole i niedopracowania. Jest to naprawdę przedziwne. A to co, jakiś mini odkurzacz jeździ? Czego ci ludzie w tej przyszłości nie wymyślą? Co my tu mamy? No, jakichś NPC-tów. We just got here. How did you know that already? Word gets around. Does it now? People talk to me? Anyway, as soon as we establish outposts, everything will even out. I'm sure of it. No właśnie, ja muszę te placówki jeszcze założyć. See you later. Żeby to zrobić, trzeba właśnie uzdatniać te planety. Na tej planecie Eos jest jeden quest właśnie główny, który do tego prowadzi, ale... No, ta wersja jednak wczesna jest okrojona. Ten quest jest zablokowany, nie możemy go dalej wykonać. Dobra, już tutaj nic nie ma. Więc wracam. A nie, coś tutaj jest. A, tutaj jest ten... ta sztuczna inteligencja, Sam. Możemy z nią pogadać. Tutaj jest kwatera mojego ojca. Ojca głównego bohatera, który niestety... No niestety już tą kwaterę opuścił. Gdyż niestety... Nie wiem, czy to będzie duży spoiler, czy nie. Jak ktoś nie chce słuchać tego spoilera, to może przewinąć filmik o 15 sekund. Niestety ojciec naszego bohatera zginął podczas jednej z misji początkowych, ratując nam życie. Zginął jako bohater. Okej, koniec spoilera. Nie no, ale w tej serii myślę, że dość sporo spoilerów zobaczycie. Bo nie będę tutaj tylko i wyłącznie nagrywał misji pobocznych, jakieś tam główne, fabularne, też coś tam będę nagrywał, ale to będzie tak... Co jakiś czas na przykład nagram coś, okej, sam sobie będę grać wtedy na... Sam sobie będę grać w tą grę, na przykład pogram w nią jakieś 3, 4, 5 godzin i znowu coś nagram i tak to mniej więcej będzie wyglądać. O ile oczywiście ta seria będzie miała wyświetlenia i o ile się wam spodoba, no bo jak nie to... no to nie będę po prostu tej gry nagrywać, jeżeli wam się nie spodoba, wiadoma sprawa. Okej, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Następny już raczej będzie na pełnej wersji. Już raczej będzie to gameplay z pełnej wersji tej gry, która wychodzi 23 marca. Tak więc w tym materiale to już wszystko. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.